Do tej pory gmina miejska, od 1 stycznia 2022 roku miasto i gmina Olsztyn. Tą radosną wiadomość dla mieszkańców Nowego Miasta ogłosili przedstawiciele samorządu w ostatnim dniu 2021 roku na olsztyńskim rynku, odsłaniając pamiątkową tablicę, która ma upamiętnić decyzję, jaką podjął prezes Rady Ministrów, nadając Olsztynowi prawa miejskie. Tak, wczoraj z rąk pana premiera Mateusza Morawieckiego odebrałem akty nominacji miejscowości Olsztyn na miasto. Uczestniczyliśmy w tej uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów razem z 9 innymi wsiami, które uzyskały taki status. No, jesteśmy bardzo dumni, bo to była procedura, którą realizowaliśmy przez ostatnich kilkanaście miesięcy, łącznie z konsultacjami społecznymi, potem z uchwałą Rady, potem z akceptacją pana wojewody śląskiego, MSW. I jakby proces zakończył się wczoraj, ale poprzedzony był jeszcze rozporządzeniem Rady Ministrów z ostatniego lipca tego roku. No, jesteśmy dumni, uważamy, że to jest jakby taki krok w tym procesie, który realizujemy, rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olsztyn. Jednym z elementów tego rozwoju było uruchomienie 1 sierpnia wewnątrzgminnej komunikacji zsynchronizowanej z MPK, która dowozi pasażerów do Częstochowy, bezpłatnej komunikacji, no, której też jakby celem jest ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie standardu życia. Trzeba od razu dodać, że to nie pierwszy raz, gdy Olsztyn posiadał prawa miejskie. Król Kazimierz Jagiellończyk w październiku 1488 roku nadał prawa miejskie Olsztynkowi, bo tak wtedy nazywała się ta miejscowość. Rzeczywiście było to miasto aż do roku 1870, kiedy to ukazem cara Rosji Olsztyn stracił prawa miejskie. A więc przez wiele wieków tak naprawdę ta miejscowość była miastem i właściwie jest to taka historyczna sprawiedliwość, że po 152 latach właśnie od 1 stycznia 2022 roku Olsztyn ponownie stał się miastem. Teraz nowe wyzwania i nadzieje na lepszą przyszłość zarówno wśród mieszkańców, jak i samorządowców miasta Olsztyna. I niestety jednak także obawy. My jesteśmy bardzo dumni i rzeczywiście świętujemy dzisiaj, ale równocześnie przed momentem próbowaliśmy otworzyć przetarg na zakup gazu i się to nam nie udało, bo nie wpłynęła żadna oferta. A oferty, które były poprzednio, są po 500-600% wyższe niż te, które mieliśmy do tej pory. I to nas troszeczkę przeraża, także jesteśmy zadowoleni, dumni, ale podszyci pewnym niepokojem, jaki będzie ten rok 2022. Jak będzie układała się finansowa przyszłość Olsztyna i innych samorządów, pokaże czas. Władze miasta i gminy Olsztyn tymczasem planują wspólne świętowanie przywrócenia praw miejskich, na które już dziś zapraszają mieszkańców i turystów. Tak, chcielibyśmy zorganizować sesję naukową, sesję Rady Gminy, potem taki mały festiwal pod zamkiem. Także szykujemy się rzeczywiście na sezon letni, kiedy warunki pogodowe pozwolą wszystkim uczestniczyć w uroczystości nadania praw miejskich Olsztynowi.